Dobra widzowie, widziałem, że Wielki zapytał, jak wyglądają te nowsze bronie z tego LD, więc pokazuję raz jeszcze, jak wyglądają nowe itemki z legendarnego lochu. Lewy górny róg, brońka wojownika, przecudowna, przepiękna, bardzo mi się podoba. Potem, tu cały czas mówimy oczywiście o tym pierwszym rzędzie na samej górze, mamy różdżkę Magusia, też bardzo ładny, bardzo ładna animacja, zaraz zresztą pokażę. Łuczek dla zwiadowcy wygląda średnio, w sensie jest taki zwyczajny i tak dalej. Aczkolwiek ma zajebistą animację, też ją zaraz pokażę, postaram się pokazać. Potem mamy tarczę, która też bardzo ładnie wygląda. Tu oczywiście mówię, czwarta w tym pierwszym rzędzie. No i jeszcze z tego legendarnego lochu mamy hełmik, to jest lewy dolny róg. I jest pasek, to jest no obok tego hełmiku, nie? Drugi w ostatnim rzędzie. Takie są nowe itemki z tej edycji legendarnego lochu. To jest w ogóle pierwsza sprawa. No i oczywiście przypominam jeszcze o kodziku, który działa chyba do niedzieli tylko. Chyba tylko do niedzieli do północy. Z okazji legendarnego lochu, startu legendarnego lochu. Od 50 levela, bo legendarny loszek jest od 50 levela. Neutral myślnik T2A8, który daje wam 25 grzybków darmowych i 125 szczęśliwych monet. I teraz po ostatniej aktualizacji macie taką wiadomość po użyciu kodziku na poczcie, jak sobie wejdziecie, kupon, i tutaj dopiero możecie to odebrać. Tak samo jak i dropy na Twitchu i inne rzeczy. Także bardzo spoko sprawa generalnie. No, jeszcze raz pokazuję Wielki dla ciebie. Tutaj mamy tą brońkę zwiadowcy. No i tak jak mówię, łuczek taki zwyczajny, bez szału, tak animacja, zajebista. Zajebista, zobacz jaki tutaj, to jest w ogóle co, to jest kot chyba jakiś, tak? Kot czy jakiś szczur? Tutaj na miotle, na dupca. Strasznie fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Teraz mamy, tutaj mamy tarczę. To też możemy sobie obejrzeć. O, tarcza tak wygląda w praktyce, w walce. Też bardzo ładnie. Złota rameczka, złoty secik na wojowniku i jeszcze ta tarcza, myślę, że będzie bardzo ładnie wyglądać. Tutaj mamy broń wojownika. No, broń wojownika, no to w sumie nie ma żadnej animacji, ani nic, tylko po prostu napiernicza. O, cyk. No dźwięk fajny, ale no brońka to jak to brońka. No i jeszcze mamy różdżkę, którą ma chyba Municzek, dokładnie. Municzek ma różdżkę Magusia tą nową i zobaczmy jej animację. Cyk. Animacja jest taka, że mi się bardzo kojarzy z jakimiś... Nie wiem, była taka gierka Geometry Dash na telefon, nie wiem czy kojarzycie. Co tam było właśnie dużo różnych kolorków i tak dalej, i tak dalej. To właśnie ta animacja tej broni Magusia mi się kojarzy z tą gierką. No, więc tak wyglądają wszystkie itemki. Porobiliśmy sobie legendarny loszek na W50 dwa razy Ultimate. Zobaczyłem co i jak. W sumie to... No, tyle golda zarobiłem, tak wyglądają moje statystyki. Więc teraz pójdziemy sobie szybko na EU1. Zrobić jakiś losowy Ultimate. I... Zobaczymy co tu się ciekawego pozmieniało, bo w zasadzie jeżeli chodzi o legendarny loch, to się za wiele nie zmieniło. Doszło kilka tam, chyba jedna nowa skrzynka i chyba trzy albo cztery nowe pomieszczenia. Gdzie tak naprawdę no dużo w gameplayu to nie zmienia, ale zaraz zobaczymy. O, mamy pierwsze pomieszczenie. Tutaj w ogóle te drzwi czarne to jest po prostu pusty pokój, w którym się nic nie dzieje i można przejść dalej. A tutaj mamy drzwi, które zabierają nam tyle dusz, ile jest napisane na górze, ale w środku jest skrzyneczka, która nam coś daje. Na przykład w tym przypadku kryształ. Spoko deal, wydaje mi się, że całkiem spoko. Dobra, tu wszystko sprzedajemy. Jak padniesz na pierwszej próbie w tych walkach o skrzynkę, to po powrocie masz ponownie jako pierwsze drzwi? A, to śmiesznie. O, tutaj na przykład zobaczcie, możemy oddać metal, jak najbardziej to zrobimy. O kurwa. I za metal dostajemy 300 klepsydr. Tego. Tutaj mamy drzwi, które nam dają buffa. Też spoko. Możemy od razu uciec. No i mamy klucznika, pierwszy na koncie, wiadomo, jest darmowy. Ode mnie chciało 50 klepsyd, nie mogę skorzystać, no bo to jest losowe, co to chce, nie? Ale generalnie zasada działania tych drzwi jest taka sama. No tutaj mamy 18 milionów drewna. No już nie chcę w to iść. Powiedzmy, że już sobie odpuszczę. Córki do twierdzy bardzo lecą z tych trade'ów? Możliwe. No ja generalnie ten run pójdzie na YouTube'a jak coś, więc ja teraz mogę mniej czatu czytać.
Pewnie to sobie jutro, jak wstanę, to zmontuję i wrzucę. Ale generalnie, no chciałbym w tym ranie pokazać wszystkie nowości, jakie doszły. I w sumie już dwie, chyba z czterech albo pięciu nowych rzeczy pokazałem, nie? A, tu mogłem iść w prawo, bo tam był ten pusty pokój, ale niech będzie. Tu sobie jeszcze zaatakujemy. Skrzyneczka, trójkąt oczywiście do góry nie otwieramy, bo w takim trójkącie jest potwór, jak dobrze pamiętam. Trójkącik musi być obrócony w dół, wtedy można na luzie otwierać. Tu niepotrzebnie uciekałem, bo mam tego debuffa, ale trudno. Tu jeszcze zawalczymy. I tutaj trójkąt w dół, tu można goldzika wyłapać. Dobra. No i zginęliśmy pierwszy raz, trudno. Zdarza się, lecimy dalej. Tutaj puste drzwi, tak jak powiedziałem. Nic się nie dzieje w nich. No i tutaj tak samo omijamy i mamy pierwszego bosika. Pokaż ten trójkąt, to zaraz jak będzie kolejna... to jak będzie kolejna skrzynka, to ci pokażę. Dobra, tu bierzemy szansę na odblokowane drzwi, bo to jest bardzo spoko. W ogóle coś wam zasłania, bo ja tak nie zwróciłem uwagi. Klucze... No kluczy w sumie nie widzicie. Znaczy widzicie, jak się przyjrzycie. Dobra, to nieważne. Jak tu to wygląda? Mamy... No mamy dużo tego kamienia. Dobra, to możemy się potrejdować troszkę. Cyk i cyk. No i duszę. No to taki, taka wymiana, powiedzmy... Tak o. Dobra, kolejny nowy pokój. To jest takie kółeczko koło fortuny. I tutaj mamy szansę 50-50. Albo dostajemy buffa, albo debuffa. Jak w to wejdziemy? No teraz akurat dostałem debuffa. Natomiast tak jak powiedziałem... Szansa jest 50 na 50, żebyśmy tutaj mieli jasność. Skąd tylu widzów na Shakesie wróciło do łask, bo coś przegapiłem chyba. Seksowny gnojek. Są po prostu teraz dropy do Shakesa na Twitchu. Oficjalny kanał Shakesa plus najwięksi partnerzy, chyba mogę tak powiedzieć, mają te dropy włączone na swoich kanałach. I z tego powodu tyle osób siedzi na Shakesie, bo po prostu zdobywa te dropy, nie? Czyli tam jakieś rzeczy do gierki. Ale Shakes w dalszym ciągu się bardzo dobrze trzyma mimo tego, nie? Dobra, tu duszę możemy poświęcić. O, tu mamy metal. Jezu, te trady są zajebiste, w sensie... Nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać, ale te 300 klepsydr to coś pięknego. Naprawdę coś pięknego. Dobra, zaraz będzie klucznik, cyk, i mamy leczonko, idealnie. Dobra, żebyśmy jeszcze dostali... Jakiego pokoju jeszcze nie miałem? Chyba tego, co się tam walczy, nie? Co się przechodzi do kolejnych. I albo wybierasz kurę, albo ten. Tutaj kryształ, kryształu nie chcę marnować. Fuj, się opłacają właśnie te trady. O, tutaj znowu to, no i znowu debuff, no niestety. O, zobacz. Huigi, masz trójkącik. Ten trójkąt jest skierowany w górę. Jest to taki zwykły trójkąt, normalny. I tego nie otwierasz, bo tutaj jest potwór. A jak masz skierowany w dół, czyli tym... wierzchołkiem do dołu, no nie wiem, jak ci to wytłumaczyć inaczej. No to to możesz na luzie otwierać, nie? W ogóle widzę, że trochę nowych widzów, jakieś tutaj prajmiki na czacie. Jak ktoś ma wolnego prajmika, to oczywiście może zostawić na tym kanale, nie obrażę się. Widzę, że tutaj Huigi, Kawua, seksowny gnojek właśnie też ma prajmika. Jak ktoś ma wolnego, to zostawcie, będę bardzo wdzięczny. Odpowiadając ci na pytanko Kawua, jaki był sposób na sobowtóra? Możesz spróbować zdjąć EQ. Możesz spróbować zdjąć EQ i po prostu jako golas się bić z tym sobowtórem. Ale sobowtór tak czy inaczej ci pada bardzo szybko, bez jakichś tam większych udziwnień, więc po prostu z nim walcz, a nie szuka jakichś tam sposobów imo, nie? Jak to się daje? Musisz kliknąć subskrybuj pod moim streamem i zaznaczyć opcję subskrybuj przy pomocy Prime. I tyle. Jak nie będziesz miał tej opcji, to na telefonie spróbuj. Okej, lecimy dalej. Proszę, żeby się jeszcze pojawiły te... O! O kurwa. Dobra, no i tutaj mamy właśnie jedną z większych nowości w legendarnym lochu. Czyli to są takie drzwi, które mają tutaj, jak widzicie, jedyneczkę i mamy walkę. Wchodzimy tutaj i możemy albo się bić, albo uciekać. No ja niestety mam mało HP, więc będę starał się tutaj uciekać. No to wam chyba nie pokażę w takim razie. A nie, dobra. Ej, dobra. Bez kitu, to co Lukas napisał. Że jak zginiesz na pierwszym, to od nowa możesz w to wejść. Okej, super. No, więc teraz wam to mogę pokazać też ludziom tutaj na YouTubie i na streamie. Tak jak powinienem. Wchodzimy tutaj i mamy
Po prostu przeciwnika, z którym albo walczymy, albo uciekamy. Ja będę sobie uciekał, cyk. I zobaczcie, i teraz albo wybieramy dwójkę, albo wybieramy tą kurę. W drzwiach, gdzie jest ta kura, jest taka skrzynka. I ta skrzynka daje nam jakieś tam epiki. Więc tak jak mówię, za kurą macie do odbioru taką skrzyneczkę, nagrodę jakby. Ale nie warto jej odbierać. Dzięki, misiu. Nie warto jej odbierać od razu, bo im dalej zajdziemy w tych pokojach, tym będziemy mieć tutaj mocniejszą nagrodę. Tych pokoi, z tego co pamiętam, można mieć 5. Więc po prostu lecimy, żeby wam to pokazać. Tu nie trzeba walczyć, można uciekać. I zobaczcie, teraz mamy trójeczkę, nie? Cyk, ucieczka i pięknie. Teraz mamy cyk, ucieczka i pięknie. No i teraz mamy piątkę, ucieczka i cyk. I teraz zobaczcie, teraz już mamy tylko nagrodę, bo 5 powiedzmy pokonaliśmy. Tu mamy taką skrzynkę i co ja z tej skrzynki dostaję? Z tego co wiem, można z niej dostać nawet legendarny item. Ucieczka się zawsze udaje? Chyba nie, chyba się nie zawsze udaje. Na pewno nie, bo wcześniej zginęliśmy. Można z niej dostać nawet legendarny item, można z niej dostać dużo golda. No fajne rzeczy generalnie można z niej dostać, po prostu. No i cyk. No, proszę bardzo, ja dostałem akurat 3 epiki, nie? Także no dupy nie urywa, ale widziałem, że ktoś na przykład legendarny itemek dostał również. Można też dostać pustą? Poważnie? A, no to tego nie wiedziałem akurat. No, ale... Ale no warto, warto. Za sam fakt tego, że można legendę dostać, to warto. No i w sumie chyba tyle. Chyba tyle z nowości, jeżeli chodzi o ten legendarny loch. Mieliśmy tam te drzwi, które się jakby wymieniały. W sensie ta wymianka. Mieliśmy to koło fortuny, co dawało buffa albo debuffa. Mieliśmy te drzwi, które nam dawały tylko buffa. Te takie świecące i tak dalej, zajebiste. No i mieliśmy to. I chyba wszystko. I chyba wszystko, jeżeli chodzi o nowości w tej edycji legendarnego lochu. Więc no mówię, mechanika działania jest taka sama, gameplay jest taki sam, poza kilkoma tam szczegółami, poza kilkoma detalami, powiedzmy. O dobra, leczenie, zajebiście. Zobaczmy jeszcze, co dostaniemy na sam koniec. Nie, jeszcze nigdzie. Ale ja zrobiłem dopiero 2 razy. A miałeś odkładać na później. Dobra. Słabe runki bardzo. W sensie spoko nam ogólnie siadały, pierwsza i druga, ale te trzecie słabe. Ale dobra, nieźle nam to idzie. Ile razy się... 3 razy się musiałem do tej pory odrodzić. To jest niezły wynik, tak szczerze. O, jeszcze mamy mięśniaczka, no oddaję, oddaję. Ten legendarny loszek. Do północy raczej. Mhm. A co? Mogę zamknąć, no. Ale zaraz, dokończę najpierw. Oj, tam zmisowałem te drzwi. Nie pamiętam, co tam było. Może jakieś dusze albo coś. Dobra, tu mamy jeszcze epiczki. Tutaj sobie z tym zagramy. No i dobra. I teraz mogę kluczyki już zużywać. Czy to jest ten ulepszony legendarny loch? O, zobaczcie, tu mamy te drzwi z tymi buffami. Jeżeli mnie pytasz, czy to jest loch Ultimate, to tak, dokładnie tak. Cześć Jezusek, nic nie było. Nic nie było, bo ja nie robię takich rzeczy. Kurwa, no. Jak się jeszcze raz będę musiał odrodzić, to się wkurwię. Na których kątach będziesz robił LD? No na wszystkich, na wszystkich. W lewym dolnym rogu widać, że to jest Ultimate? No, w sumie tak. Czy na EU10 ro... O! No, wszystko wyliczone. Tutaj akurat nie ma co.
Te kluczyki mogłem szybciej zużywać, no ale co, jest jak jest. Dobra widzowie, dawać mi brońkę. Brońka na paladynie, brońka wojownika będzie. Dawaj. Kurwa, skarpeta jakaś zajebana, no nie wytrzymam, przysięgam. Jezu, a ta niebieska broń by tak pasowała pod ten set na paladynie. I pod tego fireballa jeszcze. Ja pierdolę. Dobra, co za itemki? No itemki mi dużo dają, po 50 prawie. Spoko.